Witam, dzisiaj przyjrzymy się postaci Minato Namikaze. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, którzy co miesiąc błyskawicznie przelewają mi pieniążki. Był odcinek o Hashiramie, był o Tobiramie, był też o Hiruzenie, więc nadeszła pora na moim zdaniem najgorszego z Hokage. Dla tych, którzy jednak nie wiedzą, o co tutaj chodzi, opiszę ogólnie postać Minato, jego życie i dodam do tego swoje 5 groszy. Lecimy. Minato już od początków Akademii był uznawany za geniusza. Sam Jiraiya stwierdził, że był on kimś wyjątkowym, takim, który pojawia się raz na dekadę. W każdym razie już w Akademii, gdy Kushina dołączyła do ich klasy, od razu wpadła mu w oko, co ma kluczowe znaczenie w późniejszym etapie jego życia. Następnie po zostaniu geninem został przypisany do drużyny właśnie Jiraii, który mocno skupił się na młodym Minato i uczył go wielu swoich własnych umiejętności, a nawet po czasie jego mistrz uznał, że ten może być dzieckiem przepowiedni, które kiedyś uratuje świat. Lata później Kushina została porwana przez ninja Kumogakure, a przyszedł jej na pomoc Minato, który jako jedyny zauważył kosmyki rudych włosów, które ta upuszczała, aby zaznaczyć drogę. Minato bardzo szybko rozprawił się z przeciwnikami, a w drodze powrotnej do Konohy wyznał Kushinie podziw dla jej siły i jej włosów, które bardzo lubił. To właśnie tutaj zaczęła się ich wspólna historia i mniej więcej od tego czasu zostali parą. I jeśli zapytać mnie, no to była bardzo, bardzo fajna historia. Następne kilka lat nie jest nam znane, ale później zaczął on 3-letni proces tworzenia Rasengana, którego przez resztę życia chciał połączyć z własną naturą czakry. Między innymi to udowodniło jego talent i odpowiedzialność, dlatego też dostał rolę mistrza trzyosobowej drużyny, która składała się z Rin Nohary, Obito Uchiha oraz Kakashiego Hatake. W anime także Hiruzen, ówczesny Hokage, powierzył Minato misję przezwyciężenia goryczy Kakashiego spowodowanej śmiercią jego ojca. Miał więc nie lada wyzwanie. Później zastosował na swojej drużynie już świetnie powtarzany przez dosłownie wszystkich test z dzwoneczkami, aby nauczyć drużynę pracy zespołowej, która się nie udała. Mianowicie nie walczyli oni zespołowo, a gdy Kakashi uświadomił sobie, że nie uda im się w pojedynkę, postanowił wykorzystać swoją drużynę, aby zdobyć dzwoneczki i chociaż udało im się je zdobyć i test został zaliczony, to Kakashi nie wziął sobie do serca tej całej pracy zespołowej, użył jej wtedy, bo dała najlepszy efekt, więc póki co misja nauczenia życia Kakashiego nie zaliczona. Jakiś czas później nastąpiła trzecia światowa wojna Shinobi i tutaj Minato miał więcej obowiązków, ponieważ zarówno musiał szkolić swoich uczniów, a także walczyć na wojnie. Tak było podczas misji w Kusagakure, na której Minato wraz ze swoją drużyną mieli zniszczyć most Kanabi. Wtedy też przekazał kierownictwo misji Kakashiemu, który był już wtedy Joninem, a sam ruszył na front. Tam w pojedynkę pokonał wrogich ninja Iwagakure, a w anime pokazano nawet, że w tej bitwie pokonał on sam 1000 ninja, co później poskutkowało przekonaniem trzeciego Tsuchikage, Onokiego, do zaakceptowania traktatu pokojowego. Gdy wrócił jednak do swojej drużyny, zastał Kakashiego i Rin otoczonych przez ninja Iwagakure, a Obito wtedy już nie żył, no przynajmniej tak myślano. Minato pokonał wszystkich i pomógł zniszczyć most Kanabi, a następnie wrócił z resztkami swojej drużyny do Konohy, by opłakiwać Obito. Podobna sytuacja wydarzyła się ponownie, ponieważ podczas jego nieobecności na misji, Rin została porwana przez Kirigakure i zginęła po tym, gdy Kakashi próbował ją uratować. Stracił więc on dwójkę z trzech swoich podopiecznych, a został mu tylko jeden i to już wcześniej zniszczony psychicznie Kakashi. Trochę ironiczne, jeden z najszybszych shinobi w dziejach spóźnił się, by pomóc swoim uczniom. Kilkukrotnie również Minato podczas tej wojny spotkał się z A, ale obydwaj wtedy nie byli jeszcze Kage. Podczas pierwszego spotkania Minato i A prześcigali się, kto jest szybszy i wygrał Shinobi Konohy. Następnie Minato otrzymał rozkaz wycofania się, ale zwlekał, aby pochwalić zarówno A, jak i jego brata, Killera B, i dał radę przyszłemu Raikage, aby ten dbał o swojego brata i pamiętał, że też jest człowiekiem, pomimo bycia Jinchuriki. A jednak nie chciał dać uciec Minato i jego drużynie, więc ten ruszył przeciwko Killerowi B i zagroził, że go zabije, jeśli nie przestaną go ścigać. Jak się domyślacie, nikt wtedy nie zginął, a Minato wraz z drużyną wycofali się. Wtedy jeszcze Minato nie był Hokage, ale to już pokazuje jego naturę i była to kompletnie zła decyzja moim zdaniem. Wiecie, rozumiem cały zamysł bycia ogólnie dobrym człowiekiem i dbania o swoich ludzi i nie tylko swoich, ale jednak byli oni na wojnie. Skoro miał przewagę, bo był szybszy od A i mógł zabić Killera B, powinien był to zrobić. Takie jest moje zdanie.
Jednakże po tej wojnie, po zabiciu tych 1000 shinobi, Solo został wybrany na 4. Hokage zamiast Orochimaru, głównie za dobre serce. Jak Orochimaru mógłby się sprawić w tej roli, możecie zobaczyć tu, a przynajmniej moją perspektywę na to. Podczas swojego krótkiego stażu jako głowa wioski nie zdołał zrobić za wiele, ale m.in. nauczył Hiraishi no Jutsu, plutonu straży Hokage, aby ci zawsze mogli mu pomóc i stawić się u niego w mgnieniu oka. W anime także za poradą Hiruzena zlecił on Kakashiemu ochronę Kushiny podczas jej ciąży, aby ten mógł wyjść z ciemności, w którą wpadł po straceniu ojca Obito i Rin. Znaczyłoby to chociażby tyle, że nadal jego misja była zakończona porażką. Pieczęć utrzymująca Kyubiego podczas porodu byłaby osłabiona, dlatego należało podjąć specjalne środki ostrożności. Między innymi należało przetransportować Kushinę i narodzone dziecko do odległego miejsca poza wioską, które chroniłyby bariery i Anbu. Minato także w podziękowaniu za jego dobrą robotę dał Kakashiemu dzień wolny, gdy Kushina miała rodzić, co znowu, jeśli zapytać mnie, było naplucie mu w twarz, no ale dobra. W każdym razie przy 10 października Naruto się urodził, a dosłownie kilka chwil później pojawił się Tobi, który zabił strażników i położne, a dodatkowo wziął nowonarodzonego Naruto jako zakładnika, grożąc jego zabiciem, jeśli ten nie odda mu Kushiny. Czwarty Hokage zdołał natychmiast odebrać przeciwnikowi swojego syna, ale były na nim umieszczone wybuchowe notki, więc by go chronić musiał się przeteleportować, a jednocześnie dało to Tobiemu szansę porwania Kushiny. Odłożył on syna w bezpieczne miejsce i teleportował się do Kushiny w ostatnim momencie, zanim ta została zabita. Następnie przeteleportował ją do Naruto, a sam ruszył do walki z Kyubim i Tobim, aby uratować wioskę. Zdążył on chociażby przeteleportować Bijudame z dala od wioski, a gdy chciał poinformować Hiruzena o tym, co się stało, przerwał mu Tobi. Udało mu się jednak uciec, ale Tobi go ścigał. Minato wiedział, że to on kontroluje Kyubiego i aby ocalić wioskę, najpierw trzeba by pokonać jego, dlatego stoczyli walkę. Początkowo Minato miał problemy z zamaskowanym przeciwnikiem, ponieważ z jakiegoś powodu żaden cios się go nie imał, ale Minato szybko wydedukował, jak działa technika przeciwnika i w końcu udało mu się go trafić Rasenganem, a także udało mu się go naznaczyć pieczęcią Hiraishi no Jutsu. Następnie nałożył na niego kolejną pieczęć, która uwolniła Kyubiego spod jego kontroli, tym samym zmuszając Tobiego do odwrotu. Tutaj Minato się spisał bardzo dobrze i wyeliminował jedno z dwóch zagrożeń. Niekontrolowany Kyubi zaczął odchodzić z dala od wioski, ale nadal atakował ninja, którzy go ścigali i ponownie chciał użyć Bijudame, ale Minato udało się teleportować Kyubiego tam, gdzie przedtem zostawił Kushinę i Naruto. Młoda matka umierała z powodu ekstrakcji ogonia z tej bestii, ale z racji, że pochodziła z klanu Uzumaki, jej witalność pozwalała jej jeszcze cokolwiek robić. Dlatego też oplotła łańcuchami Kyubiego i zaoferowała, by zapieczętować ogoniastą bestię z powrotem w niej, aby umarła razem z nią. Minato uznał, że to nie jest dobry pomysł, a jego moc może się przydać w przyszłości, gdyby Tobi ponownie chciał zaatakować Konohę. Jako że Minato wiedział o przepowiedni Gamamaru, uwierzył, że dzieckiem przepowiedni jest Naruto i to on kiedyś uratuje ten świat, dlatego postanowił zapieczętować Kyubiego w swoim synu. Przystąpili więc oni do działania, ale czakra dziewięcioogoniastego była zbyt duża, aby zapieczętować ją w niemowlęciu, więc Minato użył Shiki Fusion, aby przeciąć czakrę na pół, więc finalnie zapieczętował połowę Yang w Naruto, a połowę Yin w sobie. Kyubi, zanim czwarty Hokage go zapieczętował, próbował jeszcze zabić Naruto, ale jego rodzice użyli siebie jako żywych tarcz. Resztą sił później Minato wezwał Gerorote, dał mu klucz do pieczęci Naruto, a następnie wysłał go do Jirai. Przed śmiercią Kushiny i Minato powiedzieli mu oni, co tylko zdołali, uprzednio jeszcze kończąc pieczętowanie, dorzucając do tego zarówno czakrę matki, która później pomogła Naruto opanować Kyubiego, i czakrę ojca, która aktywowałaby się, jeśli pieczęć miałaby kiedyś pęknąć. Minato jeszcze poprosił Hiruzena, aby ten zadbał o to, żeby Naruto był postrzegany jako bohater, który uratował wioskę, a nie był pojemnikiem na potwora. Później jego dusza została pochłonięta przez Shinigami i tu kończy się jego życie. Tutaj możemy się zatrzymać i porozmawiać trochę o jego osobowości, która nie pasuje do bycia Hokage. Ci, co znają już moje opinie na temat poprzednich Hokage, wiedzą, co mam na myśli. Mianowicie na to stanowisko po raz kolejny wlądował gościu o dobrym serduszku.
Och, ach, jak super, ale samą wolą ognia nie ugra się wszystkiego, a przynajmniej nie powinno. Bez wątpienia Minato miał być dobrym człowiekiem, tak samo jak Hashirama czy Hiruzen, ale ich wspólna cecha powoduje, że są odwrotnością dobrego władcy. No bo hej, mamy wojnę, to może ja oszczędzę bardzo silnego przeciwnika, bo mi się podoba jego sposób bycia. What the fuck? Tak samo sytuacja z Tobim. Pokonał go, spoko, bardzo dobrze, ale mógł iść krok dalej, skoro jest na tyle potężnym, by jedną pieczęcią dezaktywować jego kontrolę nad Kyubim, to pewnie znał i sposób, żeby go jakoś zatrzymać, unieruchomić lub w ostateczności zabić. Nawet jeśli by się to nie udało, no to przynajmniej plus za to, że spróbował, ale on po prostu dał mu uciec. Zamiast tego wolał zapieczętować połowę Kyubiego w swoim synu, żeby ten mógł w przyszłości ewentualnie walczyć z Tobim, jeśli ten wróci. No XD gościu, mógłbyś tego uniknąć jednym ciosem. Wiecie, co by zrobił Tobirama w tym momencie? Poćwiartowałby Tobiego na kawałki i to by była najlepsza decyzja. Pod tym kątem Minato jest miernym Hokage, rzekłbym nawet, że najgorszym. I moglibyśmy dyskutować godzinę, czy takim świetnym pomysłem było powierzanie losu dziecku, które ma dosłownie kilka minut, ale nie jest to tematem tego odcinka. I choć nie widzę Minato na dłuższą metę jako dobrego Hokage, to tu trzeba przyznać, że miał jaja zrobić coś takiego. I pod innymi kątami typu siła, chęć ochrony wioski, to oczywiście można go postawić znacznie wyżej, ale to nie jest nic nadzwyczajnego, to można powiedzieć o dosłownie każdym innym Hokage. Dlatego też uważam, że bycie ciepłym, dobrym człowieczkiem jest bardzo okej w jego wykonaniu, do tego jest nawet czasem badasowy jak cholera, ale niestety ta przepotężna wola ognia jest zupełnym przeciwieństwem dobrego zarządzania wioską. Oczywiście, nie neguję jej, ale jeśli opiera się tylko na tym, no to cóż, Minato byłby po prostu kolejnym Hashiramą i Hiruzenem. Może więc dobrze, że nie widzieliśmy jego wkładu w wioskę. Z drugiej strony może by czymś nas zaskoczył, ale tego bym nie oczekiwał. To może teraz trochę zmieńmy nastrój, porozmawiajmy o czymś przyjemniejszym, jego umiejętnościach. Był on niewątpliwie jedną z najsilniejszych osób na świecie za życia. Do tego był tak potężny, że niektóre jednostki wrogich oddziałów dostawali rozkaz ucieczki, jeśli tylko go spotkają. W anime, tak jak już mówiłem, sam jeden pokonał 1000 shinobi, choć to nie robi na przykład na mnie żadnego wrażenia, bo to no-name'y, to w samym świecie Naruto już robiło. W zasadzie można powiedzieć, że Solo z małą pomocą wioski pokonał zarówno Tobiego, jak i Kyubiego, a nawet ponad dekadę po jego śmierci był uważany za jedynego, który mógłby powstrzymać Orochimaru. Jego styl walki był bardzo efektowny i przede wszystkim szybki, ponieważ polegał on na błyskawicznej eliminacji przeciwnika, bez zbędnego pierdzielenia się w jakieś pogaduszki czy walkę na ninjutsu, choć i w tej dziedzinie coś potrafił. Był on szkolony przez Jiraiya, także ten oczywiście nauczył go przywoływać ropuchy, a nawet był on zdolny zyskać szacunek Gamabunty, a z jego charakterem to niełatwe. Potrafił używać ninjutsu barierowe, był niezłym sensorem, zdolnym do wykrywania sygnatur czakry z dużych odległości, a w przypadku mniejszych odległości mógł wykrywać wszystkich kładąc palec na ziemi. Także opanował naturę ognia, wiatru, błyskawicy, yin oraz yang. Talentu nie można mu odmówić również w tworzeniu technik, ponieważ wzorując się na Bijudamie postanowił stworzyć Rasengana. Kojarzycie tą technikę? Tam raz czy dwa była pokazywana w Naruto. No to ten Rasengan jest o tyle wygodny, że nie potrzeba żadnych ręcznych pieczęci, aby go stworzyć. Był też zdolny manipulować jego wielkością i używać go zarówno lewą, jak i prawą ręką. Najbardziej był on jednak znany z wykorzystywania Hiraishin no Jutsu, ninjutsu czasu przestrzennego wymyślonego przez Tobiramę, z tą różnicą, że Minato nawet przerósł twórcy tego ninjutsu. To sprawiło, że nazwano go Żółty Błysk Konohy. Ta technika jest o tyle mocna, że pozwala mu przenieść czy to siebie, czy narzędzia, osoby, pod warunkiem naznaczenia jakiegoś punktu. Nawet mógł przenosić cele teleportując je, ale siebie już nie. Daje to potężne możliwości i bardzo ciężko znaleźć na to jakąkolwiek kontrolę. Choć oczywiście się da. Połączył on ją dodatkowo ze swoimi unikalnymi kunajami, które były oznaczone, co pozwalało mu na teleportację w miejsca, gdzie znajdowały się te kunaje. Innymi słowy, czasem nie musiał nawet oznaczać osoby, żeby się do niej zbliżyć. Wystarczyło, że rzucił w przeciwnika kunaja i w odpowiednim momencie użył Hiraishin no Jutsu. Żeby tego było mało, był nieziemsko dobry w taijutsu, co jest ogromnym atutem w połączeniu z jego prędkością. Poprzez doświadczenie jego ciało wytworzyło odruchy pozwalające mu unikać
czterech ciosów bez ostrzeżenia. Posiadał duże rezerwy czakry, które były przydatne zarówno do przywoływania takiego gamabunty, czy do teleportowania się wiele razy, czy też celów, nie tylko siebie. Kontrolę czakry też miał opanowaną na wysokim poziomie, a dowodem na to jest właśnie stworzenie Rasengana. No cóż, to nie wszystko. Nauczył się kilku fuinjutsu od Kushiny i Jirai, które przydały mu się chociażby do zapieczętowania Kyubiego w Naruto, a jego wiedza o tych pieczęciach była na tyle duża, iż wiedział, że z czasem będzie słabnąć, dlatego dorzucił Naruto jeszcze jedną pieczęć i klucz, aby odwrócić ten proces lub, jeśli to potrzebne, przyspieszyć. Do tego zmieszał swoją czakrę i swoje żony do Naruto, aby mu w przyszłości pomóc, a mówimy tutaj o dosłownie kilku ostatnich minutach jego życia. A przecież to nie wszystkie fuinjutsu, jakie znał, bo jeszcze jest Shikifujin czy Keiaku Fuin, które użył na Tobim. Trzeba przyznać, że znał się na rzeczy. Z racji, że zapieczętował lepszą połowę Kyubiego w sobie, po reinkarnacji potrafił wręcz od razu przejść w tryb ogoniastej bestii, co oczywiście było bardzo średnim zagraniem ze strony twórców, ale z drugiej strony miał on ułatwione zadanie, w końcu połówka Kyubiego nie oponowała w żaden sposób. Drugim boostem jest Senjutsu, które też oponował dość dobrze, chociaż jak sam przyznał, nie jest w stanie zbyt długo go utrzymać, a sam proces zbierania czakry trwa zbyt długo, żeby był użyteczny. Moim zdaniem te boosty popsuły całą postać Minato, ale to już całkowicie subiektywne zdanie. No i na koniec zostawię inteligencję, która była u niego naprawdę, naprawdę wysoka, to trzeba mu przyznać. Miał najwyższy wynik w historii egzaminów pisemnych na Chunina. Jako jedyny zauważył ślady zostawione przez Kushinę. W walce był szybko w stanie wydedukować, jak działa technika przeciwnika, tak jak to zrobił z Kamui Tobiego. Do tego zawsze starał się kończyć walkę jak najszybciej, precyzyjnie określając lub planując punkty, w których będzie uderzał. Też jako Hokage spełnił swoją rolę, ochronił wioskę, choć w podsumowaniu więcej o tym powiem. I tak całkowicie poza opisem postaci. Wiem, że Minato miał być kreowany na super dobrego człowieka, ale hej, żyjąc w czasach, w których zabicie przeciwnika nie byłoby karane, a nie mścić się na osobie, która dosłownie zabiłaby twoje dziecko, gdyby nie twoja niesamowita prędkość, jest dość dziwne. Dodatkowo pieczętowanie ogoniastej bestii w swoim dziecku brzmi jak przepis na uber złego tatusia. Wiadomo, można powiedzieć, że wierzył w swoje umiejętności, ale hej, sam mówił, a żeby traktować Killera B jak człowieka, co by znaczyło, że raczej wiedział, że Jinchuriki nie są zbyt dobrze traktowani przez społeczeństwo, ale i tak postanowił to zrobić, już w ogóle pieczętując gorszą wersję Kyubiego zamiast lepszej. To chyba gorsza decyzja niż wyjście starego po fajki. Podsumowując, Minato jest naprawdę bestią, jeśli chodzi o siłę i szybkość. Jest też z tego powodu przeceniany przez dużą część widowni, jakby był sam w stanie solo pokonać dosłownie każdego. No nie. Jego prędkość jest chora, ale da się ją skontrować. Nie miał zbyt długiego stażu bycia Hokage, ale poprzez jego decyzję za życia można spodziewać się, jaki by był. Hokage w świecie Naruto to najsilniejsza osoba w wiosce, co jest kompletnie głupie, no ale tak już jest. W tej definicji jak najbardziej się on sprawdza, choć dla mnie to zbyt mało. Kto chce, ten się zgodzi, kto nie, ten nie. Naruto jest jak Biblia, wolno na interpretację. I to by było już na tyle. Zapraszam na moje mniej lub bardziej martwe socjale. Jeśli interesuje Was więcej materiałów z Naruto, to zapraszam jak co niedzielę o 12 na kolejny odcinek. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!